Witam w kolejnym wydaniu Kukły z Bopi lub Gotuj z Bożenką. Dzisiaj robimy majonez. Robimy go bardzo starą metodą, tradycyjną, ręcznie. Jeśli ktoś ma mikser, może mikserem, pod warunkiem, że do zrobienia majonezu mikserem musimy mieć specjalną końcówkę. A nie będę robiła mikserem, to trwa raptem 3 minuty. Chcę pokazać, jak się robi ręcznie. Co jest potrzebne do zrobienia majonezu? Głównym składnikiem jest olej, żółtko, musztarda, sól, pieprz, cukier do smaku. Niektórzy też dają troszeczkę papryki. A jeśli chodzi o olej, jest bardzo dobry olej słonecznikowy, olej rzepakowy. Można zrobić nawet na oleju z oliwek, ale ma troszkę inny smak, nie każdy lubi. Więc do dzieła. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy odseparować białko od żółtka, co właśnie robię. I zaczniemy ucierać. I główną zasadą ucierania majonezu jest to, że będziemy musieli bardzo, bardzo powoli, małymi kropelkami dodawać olej, dlatego że majonez może się zważyć. I wówczas musimy zaczynać od nowa, kolejne żółtko i od nowu zabawa. Czasami można uratować, dodając gorącą wodę lub troszkę musztardy. Więc do dzieła. Pierwsze to musimy dobrze wymieszać żółtko. I teraz nie żartowałam, naprawdę dajemy po kropelce do dokładnego wymieszania. I dalej mieszamy. I po kropelce. Widać, ile leje. Gdyby nam się zaczęło ważyć, mam przygotowaną musztardę. Można dodać troszeczkę musztardy lub gotującą wodę, łyżkę gotującej wody. Jak na razie wszystko idzie prawidłowo. Mikserem byłoby to błyskawicznie, ale dobrze jeszcze nauczyć robić go od podstaw. I tak powolutku, widzicie, przybywa trochę tej masy jajeczno-żółtkowej. Jak już będę miała troszeczkę więcej tej masy jajecznej, to będę już ciutek potem dawała tego oleju troszkę więcej, ale na razie w dalszym ciągu muszę robić po kropelce. To idzie w miarę szybko. Kwestia dobrego rozmieszania. Zaczyna widać już troszeczkę na spodzie tego majonezu. O, troszeczkę dałam, może za dużo. Szybciutko muszę wymieszać, żeby nam się nie zważyło. Mamy wszystko dobrze. Musztardę też dajemy do smaku. Nie tylko, że jak się zaczyna ważyć, ale również do smaku, żeby on był lekko ostry, kwaskowaty. Pieprz, sól, łyżeczkę cukru, ale to już potem. Bliżej końca, jeśli chodzi o cukier. Daję już minimalnie więcej, nie po kropelce. Odrobinę więcej, bo już go mam więcej.
W momencie, jak zaczyna nam, czujemy pod łyżką gęstnieć, dodajemy następną porcję oleju. O, troszeczkę za dużo dałam, więc zobaczymy, czy się nie zważy. Może nie. Wszystko w porządku. Już jest go troszeczkę, prawda? Daję teraz już troszeczkę więcej tego oleju, bo już mam troszeczkę tego majonezu na spodzie. Już nie po kropelce, a po łyżeczce, powiedziałabym, od herbaty. Tak majonez ucierały nasze babcie, a my dzisiaj idziemy do sklepu, bierzemy z półki słoiczek z majonezem i jest gotowy produkt. Jeżeli jest wszystko prawidłowo, przy rozrabianiu widzicie, majonez zrobi się taka klucha. A teraz pokażę, że jak doleję ciut więcej oleju, o, teraz to chyba troszeczkę może przesadziłam, a dobrze się nie zważy. Widzicie, jakiś robi rzadki, zaraz pokażę, o, ale ja postaram się szybko to rozmieszać. O, tutaj wygląda, jakby się ważył, ale szybciutko, 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 nie dać. Dałam za dużo, ale jeszcze mamy, tak jak mówię, gorąca woda, gdyby coś nie było tak, i musztarda. Chcę jeszcze dodać, że wiadomo, że jest to majonez bez żadnych konserwantów, bez żadnych barwników, bez syropu kukurydzianego, jak to często dodają. O, i wszystko się robi z powrotem dobrze, widzicie? Robi się gęsty. Ok. A teraz chcę pokazać, że dodam troszeczkę musztardy. Musztarda jest też do smaku i chcę pokazać, że on będzie za chwilę rzadszy i to troszeczkę dam. Tak na pierwszy raz. On zaraz zrobi się rzadszy i będzie ciut jaśniejszy pod wpływem. Zaraz pokażę. O, widzicie? Jest taki bardziej konsystencji majonezu. Łaciutki. Bardzo ładny. I teraz dodam z powrotem. Już zaczniemy robić dalej. Mam tu 400 ml oleju, ale myślę, że dołożę jeszcze ze 100, tak żeby było pół litra. I to będzie wystarczająco. I potem dodamy sól, więcej musztardy, trochę pieprzu do smaku, troszeczkę cukru, może octu, żeby był bardziej ostry. Ale to już pod koniec. Widzicie, już dodaję ciutek więcej. I majonezu przybywa. Znowu dałam troszkę sporo, może za dużo, ale to... Miejmy nadzieję, że się dobrze wymierzy. Znowu się robi klucha, bardzo dobrze. Tak powinno być. I tak po kolei, powolutku. Dołożę kolejną łyżeczkę, 3/4 musztardy. I dalej będę kręcić. W tej fazie, jak już mam tyle tego majonezu, mogę już sobie posolić. To ja tak solę na oko, między, ale to do smaku, kto ile lubi soli. Ja lubię dodać pieprzu i dam troszeczkę cukru. To jest tylko do smaku. I mieszamy dalej. I dalej, aż do wyrobienia wszystkiej oliwy. Wszystkiego oleju, przepraszam.
Wiem, że jest to troszkę monotonna praca, ale jak się nie ma mikseru, to można troszeczkę czasu poświęcić i zrobić domowy majonez. Troszeczkę już daje dużo więcej niż łyżeczkę. Podłożyłam kawałeczek papieru pod miseczkę, żeby mi nie jeździła i nie robiła hałasu. Możemy dodać teraz troszeczkę octu. On będzie bielszy pod wpływem kwasu. Widzicie, jak zmienia kolor? I bardziej kremowy. Zmienia konsystencję. Jeszcze troszeczkę zostało oleju. Ja już leję więcej. W momencie, jak się tworzy klucha, znowu dolejemy oleju. Ok, i teraz znowu. Będzie to majonez jednojajeczny. Zbliżamy się ku końcowi, już niewiele zostało oleju i potem go spróbuję i zobaczę, czy musimy dodać octu, musztardy, pieprzu, soli. Jeszcze na dwa razy. Zużyłam już wszystek olej i teraz pozostaje mi posmakować. Co jeszcze? Na pewno musztardy jest mało. Zaraz spróbujemy. Mało musztardy, to na pewno łyżeczkę całą jeszcze musztardy dam. Soli, cukru jest wystarczająco. Łyżeczka cukru na pół litra starczy. Soli jest mało, smakowałam. A pieprzu troszkę jeszcze. No i octu. To już do smaku. Teraz to wszystko wymieszamy. Spróbuję raz jeszcze. Mamy piękny majonez. I teraz ja go spróbuję raz jeszcze. Jeszcze łyżeczka musztardy. Jest mało ostry. I jeszcze raz próba degustacji. I myślę, że jest dobry. I jeszcze jest jedna taka zasada, że ten majonez, a na przykład jeśli chcemy podać go z jajkiem, można wziąć dwie łyżki tego majonezu, dodać trzy łyżki czubatej kwaśnej śmietany, wymieszać, jak gdyby go rozcieńczyć. On smakowo nie zmieni bardzo smaku, a jest lżejszy, mniej kaloryczny i on również jest bardzo smaczny, dlatego że śmietana ma odrobinę tego kwasku sama w sobie, jeśli ktoś tak lubi. O tyle, że będzie ciut bielszy, no bo wiadomo, że jak dołożymy śmietanę, to zmieni troszeczkę kolor. A ja użyłam jedno żółtko, można zrobić na dwóch żółtkach. To byłoby wszystko. Tak wygląda gotowy majonez. Jeśli chodzi o jego ostrość, czy kwasowość, zależy to od Was. Ile dodacie octu, ile dołożycie musztardy, ile soli. Można dołożyć też paprykę czerwoną. Ja użyłam
Dijon musztard, można użyć kościuszko, sarepską, jaką kto lubi. A majonez teraz przełożę do słoiczka i wstawię go do lodówki. Nadaje się bardzo dobrze do sosu tatarskiego, do jajek w majonezie, do sałatki, do kanapek. A mam nadzieję, że pokusicie się i będziecie próbować go zrobić ręcznie, nie mikserem. I że Wam się spodoba. Proszę o paluszka w górę, zapiszcie się na mój kanał i do zobaczenia wkrótce.